Kochani Państwo, korzystam z okazji, że spotykam Gorana Karana tuż przed koncertem. To gwiazda chorwackiej sceny, przy okazji znany Państwu także i u nas. Cześć Goranie, witaj w Polsce. Dzień dobry, pozdrawiam widzów Listy Śląskich Szlagierów. Proszę, jak Goran pięknie mówi po polsku, proszę Państwa. Tym bardziej, że całkiem niedawno w duecie nagrał polską piosenkę i to piosenkę z Teresą Werner. Nagrałeś nową piosenkę z Teresą Werner. Gdy brak miłości. jest? Gdy brak miłości. Teresa Werner to moja bardzo dobra przyjaciółka i piękna artystka. Nagraliśmy teledysk w Splicie w hotelu Kastel. To piosenka jednego starszego pana, który stworzył ten utwór na początku lat 90. Teresa przyjechała do Splitu, pogoda była piękna, było bardzo słonecznie, więc nagraliśmy wszystko. Następnym razem mam nadzieję, że ty przyjedziesz. Śpiewasz po polsku? Czy to dla ciebie łatwe? To nie jest łatwe. Mówisz po polsku? Nie. Dzień dobry. Każdy może powiedzieć dzień dobry. Za dużo w polskim zgłosek trzy czy. Dobrze to słyszę. Teresa Werner i Gabriela Szwed mówiły w studiu. nie, 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 Goran, to nie tak. To niedobrze. Jeszcze raz. Więc nagrywaliśmy to przez kilka godzin. Może w przyszłym roku będę znał więcej słów, ale na chwilę obecną to wszystko, na co mnie stać. Dziękuję Ci bardzo, Goran. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Widzimy się wkrótce. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję firmie Eska za organizację koncertu w Rudzie Śląskiej w pięknie odnowionym obiekcie. Serdeczne pozdrowienia dla wydawnictwa Eska. Dziękuję wszystkim, którzy słuchają mojej muzyki. Mam nadzieję, że zobaczymy się nad Adriatykiem, może w hotelu Castel. Do zobaczenia. bardzo Bardzo serdecznie pozdrawiamy fanów listy Śląsk. Szlagierów, a tobie, Goran. Dziękuję mu bardzo. No. Dziękuję.